No cześć, witam ponownie. Krzysiek Wawrzyniak, Kraina Bębnów się kłania. Kochani, poprzedni film był na temat bębnów, jak wybrać bęben, jak kupić, co można kupić. Gdzieś tam około do 300-350 zł. Pokazałem wam kilka małych bębenków, no bo tak naprawdę mając 300 zł czy 350 trzeba się liczyć z tym, że się nic większego nie kupi. Film jest dość długi i dość szczegółowo opisuje kilka rodzajów bębnów dostępnych na rynku. Natomiast przechodzimy teraz do kategorii takiej, bym powiedział, niskiej, ale już do użytku się nadającej dla dorosłych. Mówię niska, dlatego że w granicach do 700-800 zł bardzo trudno jest kupić fajny bęben. Taki fajny, w sensie zrobiony już z bardzo takiego twardego, porządnego gatunku drewna, który będzie miał właściwości akustyczne jakieś tam fajniejsze. No takie bębny zaczynają się od 1100 czy 1200 zł w górę. Natomiast są na rynku możliwości, które wykorzystać można i które już dają jakieś, powiedzmy, jakiś zalążek nadziei, że coś będzie brzmiało w miarę fajnie, że będzie dawało komfort gry i będzie dawało satysfakcję, że coś tam spod tych naszych rąk jakieś różne dźwięki się wydobywają. Powtórzę to samo, co powiedziałem w poprzednim filmie, że chcąc kupić bęben w kategorii pewnie tam do 600 czy 700 zł, zawsze warto przeglądać jakiś tam OLX czy Allegro czy jakieś tam inne sprzedażowe grupy. I jeżeli na przykład widzicie bęben produkcji Bobula, Lepsza Strona Dżembe, Pablo, Mariusza Raźnego jakiś instrument, zdarzają się jeszcze produkcje nowych ludzi, którzy wzięli się niedawno za tą robotę, ale widać, że bryła jest zrobiona solidnie, przemyślana, dobrze wykończona i tak dalej, bo są też polskie produkcje tragiczne, krzywe, nierówne, niesymetryczne, źle wydłubane, źle wykończone jest w ogóle. Zdarzają się takie masakry, że po prostu. No, ja bym w życiu czegoś takiego na rynek nie wypuścił, tylko po prostu bym to zakopał pod ziemię albo ewentualnie pozwolił dzieciakom w przedszkolach to zamęczyć. Natomiast co możecie zrobić? Co możecie kupić? Zaczynając od kwoty na przykład 500 zł, 550, macie do wyboru całkiem sporo w sklepach bębnów Toka. Bęben z kompozytu, lekki, to co jest no, w zasadzie dużym plusem, jak gdzieś macie większy kawałek drogi do przespacerowania na zajęcia, albo po prostu często będziecie się przemieszczać i ten bęben jest wam, no, jest dla was istotny i chcecie go ze sobą mieć. To jest plus. Plusem jest też to, że zdarzają się egzemplarze z membraną sztuczną, czyli wege, tak bym to nazwał. Można byłoby z takim wege bębnem grać na deszczu bez obaw, że skóra pęknie. Drewnu też się nic nie stanie, bo drewna tu nie ma. Natomiast te bębny potrafią całkiem fajnie zagadać, chociaż mają zazwyczaj za cienką skórę. Bas jest. Zagrać się da i tak dalej. Tony są takie sobie. Za dużo szkła wchodzi, nie? Takiego ostrego przydźwięku. Slapy już zdecydowanie fajniej. No i co? Taki bęben możecie kupić za 5-5,5 stówki. Lepiej będzie brzmiał, jak kiedyś wam pęknie skóra i ktoś wam założy po prostu afrykańską kozią skórę, wtedy będzie na pewno zdecydowanie lepiej. Natomiast kupować nowego bębna w sklepie po to, żeby założyć inną skórę razem z oplotem, co będzie kosztowało pewnie 2,5-3 stówy, to się po prostu nie opłaca, tak? Więc kupujecie, macie fajny, lekki bębenek, zawsze coś. To jeszcze nie jest jakby ta satysfakcja i ten klimat, co coś większego, ale da się na tym zagrać. W tej półce cenowej łatwiej jest operować w bębnach
używanych niż nowych. Dlatego, że rzadko, jakby mało jest nowych bębnów w rozmiarze 12-13 cali, które kosztują około 500 zł. No to będzie na przykład ganijska 12-calowa dżembe, czy 12-calowy bęben dżembe. Ja 12 nie mam. 12 zazwyczaj sprzedaję, lubię 13 i wtedy po prostu zbieram sobie inne bębny. Zresztą ja generalnie u mnie bębny się szybko zmieniają, sprzedają, kupuję coraz fajniejsze, coraz lepsze, coraz droższe. Tak kolekcjonersko troszeczkę traktuję temat. No ale dobra, gana, czyli bębny wyglądające w ten sposób, takie drewno jasne, one mają często jakieś tam zdobienia różne. Mam tutaj 3 egzemplarze, więc po chwili pokrótce wam tylko powiem. Mówiłem w poprzednim filmie, że w tych bębnach bardzo często jest źle zrobiona krawędź. I praktycznie w każdym, który miałem w rękach, w każdym, który naprawiałem, musiałem krawędź dolepiać, bo była gdzieś tam właśnie za dużo wybrana. W niektórych było to po prostu tragicznie źle. No ale da się to zrobić. No generalnie jeszcze jedna wada, przynajmniej ze sklepu, jak weźmiecie nowy, że zazwyczaj sznurki są strasznie cienkie, takie sznuróweczki i oni przez to robią bardzo dużo pętelek, żeby to się wszystko dobrze trzymało, no ale to potem wymiana skóry z tym, ja się w to nie bawię. Ja też, jak ktoś mi daje taki bęben do naprawy, to mówię, że słuchaj, no chcesz to, zrobię ci to, ale zrobię ci to albo porządnie, albo wcale. Czyli wymieniam cały oplot, dopasowuję lepiej obręcze, no czasami trzeba przeciąć, lekko ścisnąć, zespawać, czasami po prostu mam obręcz, którą mogę dać w zamian za tamtą oryginalną. I wtedy nawet skóra, która była, może jakoś tam pograć, chociaż to są troszeczkę też cienkie skórki. Z nową skórą zabrzmiałby na pewno lepiej. Da się na tym już fajnie pograć. To już wysokość jest już wygodna dosyć. Tu jest na przykład kolejny egzemplarz. Mega ładny bęben. Trochę mnie zaskoczył, bo ja oczywiście oglądam z każdej strony, potem się okazuje, że tam gdzieś jakaś dziura, coś dziwnego wetknięte, trzeba wyjąć, załatać jakoś porządnie. Krawędź zawsze jest delikatnie do poprawy. Ten akurat bęben jest wyjątkowo fajnym egzemplarzem, bo ma tą krawędź szeroką i tu naprawdę można było ją fajnie zaokrąglić. I to jest w ogóle jak na bębny zgany rzadkość. I też dość długo wybrzmiewa. Bardzo fajny egzemplarz. Mam jeszcze jeden, ale to jest ciekawostka. Popatrzcie sobie na to. A teraz popatrzcie sobie na to. Tak wyglądał ten bęben, dokładnie ten bęben w chwili, kiedy go kupiłem. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaką ktoś musiałby mi kwotę za niego zaproponować, żebym go sprzedał. To jest po prostu... Człowiek się przywiązuje do rzeczy, którym poświęca tak dużo uwagi. No i powiem szczerze, że jak słucham jego dźwięku, to wcale nie odbiega on zbyt dużo od bębnów z okolic 1000 zł. Jestem po prostu mega zachwycony efektem swojej pracy. Chociaż ten bęben 7 lat leżał u mnie w komórce, w schowku, walał. Długo się zastanawiałem, jak go naprawić, czego użyć, w jaki sposób skleić, czym wypełnić, jak odbudować i tak dalej, więc po prostu mega fan był przy okazji. A że ja jestem trochę taki asekuracyjny, ostrożny aż za bardzo, to trwało to tyle, ile trwało. Dobra, czyli tak, macie około 600-600,5 bębny ganijskie, szukacie najlepiej bębnów po poprawie, po renowacji, ze zmienionym oplotem i tak dalej. Jeśli nie, to możecie iść oczywiście do sklepu i
przyjrzeć się. Jak wygląda krawędź, czy jest ładna, zaokrąglona, czy jest dość taka ostra, czyli nie wiem, cienka i z małym bardzo łukiem. Ten łuk powinien być większy, żeby było wygodnie grać. Stukacie, jak wam się podoba dźwięk, no to słuchajcie, to jest wszystko jakby wasz wybór. Co się później stanie, nawet jakbyście kupili kiepski egzemplarz, to są tacy ludzie jak ja, którzy wam go po prostu ogarną i wyciągną z niego maksimum, jakie się da, żeby ten bęben przez kilka lat posłużył i służył jak najlepiej. Idziemy dalej. W cenach około 700-800 zł szukajcie bębnów z drewna Melina. Melina to jest też produkcja tańsza, bo to są tańsze produkcje. Tamte bębny są na pewno dobrze zrobione, poskładane przez człowieka, który się na tym zna. To jest na pewno dobry zakup, jedna z lepszych możliwości w cenie właśnie 600-700 zł. Ale są jeszcze inne opcje. Na przykład pójdziecie do zwykłego sklepu, bo oczywiście bębnów, takich fajnych, porządnych bębnów afrykańskich w zwykłych sklepach nie ma, wcale. W zwykłych sklepach są bębny znanych marek zazwyczaj, bębny z Gany i bębny z Indonezji. To jest bęben zrobiony przez firmę Meinl, gdzieś tam pewnie na Tajwanie, jak większość produktów, czy w Chinach, czy gdzieś tam. Czy w Indonezji, nieistotne w tej chwili. Natomiast takie bębny nowe kosztują z 800 zł. Nie brzmią źle. Nawet może tak się zdarzyć, że do nagrań pod mikrofony będą brzmiały lepiej, ale to jest bęben, który ja bym sobie postawił w zestawie perkaszynów z różnymi innymi instrumentami, tylko wtedy, kiedy potrzebowałbym go czasami uderzyć na chwilę, popukać i zabrać ręce. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że te śruby są niewygodne do trzymania między nogami i po prostu mnie tutaj w te nogi uwierają. Więc no, jakbyście poszli sobie na imprezę bębniarską i 3 godziny pograli, to wrócicie z siniakami po prostu i następnego dnia już sobie nie pogracie. Śruby są wygodne do zakładania skóry i strojenia, ale są do grania bardzo niewygodne. Więc też jest opcja, ewentualnie pasek zapinacie sobie jakiś przez plecy czy przez ramię gdzieś tam i wtedy, żebyście nie musieli ściskać nogami tych śrub, tylko żeby pasek trzymał wam bęben blisko. Okej, damy radę, jest to jakieś rozwiązanie. Na siedząco on też tak naprawdę ucieka mi tutaj, ślizga mi się w nogach, problemy same stwarza. No ale dobra, mam ten bęben, jakoś go sobie złapię, zagram. Bardzo fajnie, przyzwoicie, jest pełne brzmienie i tak dalej, to się wszystko zgadza, natomiast no, te minusy właśnie jego kształt, śruby, to jak jest zrobiony, plus to, że ma krawędź ostrą, bardzo ostrą krawędź, to jest taka krawędź bardziej typowa dla bębnów, dla bongosów, dla kong, ale tam też trochę i troszkę innych technik się używa i gra się z inną siłą zdecydowanie. Na bębnach dżembe fola dżembiści grają mocno i żeby grać mocno nie można mieć takiej krawędzi, to po prostu boli. Więc do lekkiego grania delikatnego to nawet w miarę wrażliwość instrumentu jest fajna, więc to nie jest zły bęben, ale gdybym miał kupić ten bęben za 800 zł, to zdecydowanie wolałbym poszukać takiej za 650 ganijskiej trzynastki przerobionej, albo wolałbym poszukać używanego bębna afrykańskiego, zrobionego, nie wiem, z drewna iroko, czy z jakiegokolwiek innego, albo wolałbym kupić właśnie bęben z drewna Melina. W następnym filmie parę słów będzie o bębnach afrykańskich. A teraz dziękuję za uwagę. Czy się dobrze?